w którymś momencie nowi, którzy tutaj przyjdą, będą rządzić. Około 20, tam powiedzmy 2:30 będzie ding-dang do domu, jakiś facet przyjdzie, wejdzie po prostu od razu z marszu do sypialni, powie: Kowalski, wypierdala i znicz na papierosa, i wejdzie na jego babę, nie, i powie, że jest prawo pierwszej nocy, i no, jak Boga kocham, na pewno by po prostu to zostało przyjęte. Jakaś część, podejrzewam, że 50% mniej więcej by po prostu uległa. Tym bardziej, jakby ten człowiek wychodząc jeszcze przykleił temu frajerowi Rogaczowi na czoło rozporządzenie jakieś unijne albo uchwałę, która wczoraj w nocy zapadła, że pan Krzywousty, że panowie, co mają na pleki ścięte, to mogą po prostu przychodzić i żądać zaległości, tak? Ponieważ to ten podatek byłby egzekwowany w taki sposób, że no, wytłumaczymy, no wiem, że pan już jest 30 lat po ślubie, ale my przychodzimy odebrać ten zaległy podatek, prawo pierwszej nocy, i przyszliśmy sobie bzyknąć, no.